Siemaneczko, ja jestem Jakub Litwin i witam was na moim kanale. Siedzę sobie w moim studiu, znowu mówię do mikrofonu, ale muszę go oddalić, żeby wam nie trzeszczeć. No i sprawa ma się tak, po super wstępie, tak mnie dusza artysty złapała, skąd stąd mieliście taki super wstęp. Okazało się, że nie nagrałem tam, gdzie jechałem, bo nagrałem, ale się nie nagrało, bo jestem jakiś przyjebany i nagrywałem całą drogę i później kliknęłem, myślałem, że się nagrywa i chuj, że tak powiem. No i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dramie na polskim YouTubie, a dokładniej dotyczy ona fagaty, kruszwila, kamerzysty, no i... Dlaczego o tym się wypowiadam, skoro jestem jakimś małym youtuberem, którego każdy ma w dupie? No w sumie to dlatego, że kilku z was mnie pytało, co o tym sądzę, dlatego uznałem, że po co mam wam odpisywać, wiecie? No, ale po prostu nagram i coś się wypowiem. No to ja to uważam, że to jest tak. Trzech dorosłych ludzi. Trzech dorosłych ludzi. Kłóci się ze sobą. Chuj wie po co, chuj wie o co, chuj wie czemu i chuj wie z jakiego powodu. No naprawdę, kurwa, szkoda gadać aż. No ale szczerze to zazdroszczę im, bo no jednak fajnie by było, jakby ktoś się tak interesował, takie wyświetlenia robił. No ale znając ich, to nawet bym się nie zdziwił, jakby za rok znowu ze sobą nagrywali kruszwil i kamerzysta. Oni to naprawdę dziwne, niespodziewane rzeczy, to już z nimi nic mnie nie zadziwi, naprawdę. No ale ten, mam nadzieję, że ja też będę miał jakieś dramy, wiecie, dla kaski i te sprawy, więc jak będzie jakaś drama z mojej winy, że ja komuś dramę, no to... Wiadomo, że kaski brakuje. No i wyświetleń widzów i w ogóle. Jak coś czasami patrzę tu, o, bo tutaj jest kamera, a tutaj jest ekran i patrzę, jak zajebiście wyglądam. O, stary. No więc w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, komentarz. No i wpadnijcie na mojego Instagrama, The Life of Jack, link macie w opisie. No i powiedzcie, czy też chcecie jakąś dramę z jakimś youtuberem. No i dajcie suba. To jest najważniejsze, bo bez subów nie będzie drama. Będą zajebiste dramy. Zobaczycie, będą zajebiste. A, no i mam nadzieję, że podobał wam się Ford wersja offroadowa, taka brudna. No, siema.